Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pana sołtysa ze Szczecina. Odpowiadam na pana pytanie. Jaki będzie rezultat przejścia firmy na Scaled Agile Framework? Jaki będzie rezultat przejścia firmy na Scaled Agile Framework? Jaki będzie rezultat? Bardzo dobry. Karty pokazują mi tutaj, że będzie. Jeszcze sobie tylko dołożę kilka kart. No finalnie będzie bardzo dobrze, natomiast troszeczkę jeszcze wydarzeń się zrealizuje, zanim tutaj będzie taka pełnia jakby radości i szczęścia. Generalnie tak, karta wyjściowa to jest As Kielichów. To As Kielichów jest przepiękna karta oznaczająca nowe początki, radość, szczęście, sukces, zyski, nowa, przejrzysta, taka piękna energia, tak, energetyka. As Kielichów mówi o naprawdę takim, mówię o motylkach w brzuchu, mówię o czymś, co jest fascynujące, ekscytujące, same pozytywy tak naprawdę, to jest super karta. Natomiast to co przeszkadza i sedno problemu. Przeszkadzać mogą, bo tak, siódemka denarów mówi o takiej no, konieczności, zmuszeniu no, jakby przez los nas, przez los do cierpliwości, tak? Do wykazania się z cierpliwością. Mówi o tym, że ziarenko zostało zasiane na plony, trzeba będzie trochę poczekać. Mówi o takim, no niestety, zatrzymaniu energetycznym, o takim bezruchu. O tym, że no nie możemy za bardzo iść do przodu, nie możemy się rozwijać. Natomiast w sednie problemy jest jakieś odejście. Odejście od czegoś, co jest, no być może to właśnie chodzi o to, że tutaj na jakby pozytywy, jeżeli chodzi o Scaled Agile Framework, jeżeli chodzi o pozytywy, to trzeba będzie na nie troszeczkę poczekać, a sedno problemu to jest jakby odejście, że nie będzie się chciało czekać, nie będzie jakby w Państwu tyle energii, sił na czekanie, no i w końcu jakby decyzja może być o odejściu od tego, jakby od tej drogi, ale to nie będzie korzystne, to jest problem, to jest sedno problemu. Karta Rada Dziesiątka Buław. Dziesiątka Buław generalnie mówi w pozycji prostej o takim czymś, już więcej nie udźwignę, nie dam rady, już za dużo obowiązków, za dużo tego wszystkiego, już nie dam rady. I to w pozytywie oznacza wręcz coś odwrotnego. Mówi Dziesiątka Buław, mówi podnieś się, podział obowiązków, to jest twoja droga, tak? Podział obowiązków, żeby nikt nie miał za dużo. Nie dać się temu poczuciu beznadziei, niechęci, braku odwagi, braku sił, takiego niedostatku energetycznego, nie dać się, bo to nie tędy droga, naprawdę, bo i tak wynik jest bardzo dobry. To, co nieuniknione, to będzie karta no, czekania, taka dwójka buław, tu dalej nie ma rozwoju, natomiast jest takie czekanie na coś, tak? Czy w prawo, czy w lewo, czy jedno, czy drugie. Gdzie, jakby dokąd iść, jak zmierzać, jak działać. No ale finalnie jest karta głupca. Uwielbiam tę kartę. To jest karta nowej drogi, nowych perspektyw. To jest karta takiej cykliczności, tak? Że po burzy zawsze nadchodzi słońce. To jest karta nowych pomysłów, kreatywności, nowych idei, koncepcji. Wszystkiego tak naprawdę co najlepsze. To jest rewelacyjna karta. Także proszę się absolutnie nie martwić, tylko bo są dwie naprawdę cudowne karty. As Kielichów, nowe początki i głupiec, nowe początki, nowa droga, tak? Perspektywy. Dołożyłam sobie jeszcze kilka kart i tutaj też może być tak troszeczkę naprzemiennie, tak raz dobrze, raz troszeczkę gorzej, ale finalnie i tak mamy kartę świata, czyli kartę otwartości, współpracy, kooperacji, kartę otwartości tak naprawdę na wiele, wiele, wiele aspektów i horyzontów. To jest
wspaniała energetyka. Tutaj mamy szlifowanie swoich umiejętności, tu mamy jakieś drzewko życia, czyli karty stop, jakieś zablokowanie, coś tutaj się wydarzy, na co nie mamy wpływu, zaś to będzie miało wpływ jakby na przyszłość, na dalszy bieg zdarzeń. Karta drzewka życia. Tutaj mamy taki poważny wybór, bo dwójka denarów mówi o wyborach, które są dla nas ważne, tak? Czy w prawo, czy w lewo, znowu. Tutaj mamy już dobre jakieś informacje, newsy, takie prezenty od losu, niespodzianki. Tu mamy jeszcze takie udowadnianie sobie lub komuś czegoś, perswazji, takiej troszeczkę, no, takiego przekonywania do czegoś. Dalej mamy kartę pustelnika, kartę, i to jakby ja je bym czytała łącznie. Kartę pustelnika, kartę wieży, kartę wiary i kartę wieży. Czyli wymagany będzie taki wewnętrzny research, tak? Analiza tego, podsumowanie, co się osiągnęło, co się chce osiągnąć, jakby jak to wszystko wpływa na naszą przyszłość. Tutaj mamy kartę wiary, czyli jeszcze takie bycie trochę na pół gwizdka w tym wszystkim. Takie... taki brak wiary w siebie, i to jest bardzo negatywne, bo to jest tylko i wyłącznie w głowie, tego nie ma w rzeczywistości. Należy wierzyć w siebie, wierzyć, że da się radę, bo taka jest prawda, bo da się radę. Nawet bardzo. No i cóż, tutaj mamy zburzenie wszelkich struktur, na których się opierano do tej pory, zburzenie wszelkich fundamentów, ale to jest taka, to jest bardzo silna energetyka, ale żeby zacząć wszystko od nowa, na nowych zasadach, w komforcie pracy, w komforcie, w samorealizacji, satysfakcji samych siebie i w komforcie, tak? No i tutaj mamy kartę, tak jak mówiłam, świata, karta głupca, karta świata, tak? Rewelacyjne karty. Karta świata mówi o tym, że wszelkie okna, drzwi na wszystko tak naprawdę, na każdą dziedzinę życia, w każdym miejscu i o każdej porze po prostu będą otwarte i czekają otworem. Tylko szansa jest za rogiem, trzeba po nią sięgnąć. Także no, droga może być troszeczkę taka pokrętna, ale proszę nie dać się tym negatywnym emocjom, a naprawdę wszystko powinno być rewelacyjnie, bo i tak samo tu karta głupca, karta świata, fantastyczne karty i sukces naprawdę jest w zasięgu ręki. Dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję za zaufanie, za oglądanie kanału, życzę wszystkiego, co najlepsze, trafnych decyzji, dużych sukcesów i cóż, miłego dnia, do usłyszenia i do zobaczenia.